Dzisiaj mi Arkadiusz już tak od rana wkurzył, że dzisiaj nie będzie jego w ogóle na moim blogu. Chyba, że mnie przeprosi. Po prostu, jak facet może tak kobiety wyprowadzić z równowagi? Jak może? A ja jestem taka głupia, że ja się po prostu daję wciągać w prowokacje. Jestem wkurzona na siebie, bardzo jestem wkurzona. Jedziemy teraz do jednego mieszkania. Arek poszedł coś załatwić, więc się nagrywam, które Arek po prostu od kilku miesięcy remontuje, jakaś firma mu remontuje. Ja po prostu jadę tam posprzątać kuchnię. Dla mnie nie ma to problemu, naprawdę żadnego. Mam czas, mogę to zrobić. A on ma jakieś, ja nie wiem, dziwne... po prostu jestem sfrustrowana dzisiaj. Bardzo. I nie chcę też tutaj tych swoich frustracji wylewać, ale powiem wam tak. Mówię do kobiet. Po prostu z facetami trzeba umieć. Ja mam kilka takich różnych rad dla was, dziewczyny. I myślę, że możemy się faktycznie też łączyć, bo nawet faceci nie zdają sobie sprawy, jak mogą nas zranić. Ja tak pracuję nad sobą, naprawdę nad sobą pracuję, żeby nie dać się sprowokować. I zawsze mu się dam sprowokować. Zawsze. Jestem zła na siebie, jestem wkurzona. I wiem, że potrzebuję oczyścić się z tych negatywnych emocji. Po prostu wiem, że potrzebuję się oczyścić. Dobra, przyszedł już, to nie będę nic teraz mówić na niego, ale co się śmiejesz tam? Już cię tak tutaj obgadałam dzisiaj, do wszystkich nie wiedzą, jaki ty jesteś. Niedobry jak każdy facet, kurwa. No. Później wam powiem, jakie mam rady na facetów. I zaraz wam pokażę kuchnię, którą będę sprzątać. No i jestem już w tej kuchni, którą mam posprzątać. Zobaczcie, wcale nie wygląda tutaj tak źle. Mieszkanko jest po remoncie, kuchnia stara, ale ja ją posprzątam. Fajnie. Ale w ogóle jestem, bardzo mi się podoba, bo z jednego mieszkania Arek zrobił dwa mieszkania i to naprawdę wygląda fajnie. Może tak. Niestety z przyczyn technicznych sprzątania dzisiaj nie będzie, więc zwijamy się do domku. Po prostu jeszcze tutaj muszę dokończyć remont i dopiero wtedy wkroczę ja. No i wracamy do domu. No niestety nie udało mi się dzisiaj nic posprzątać nam, bo w sumie Arkadiusz też miał sprzątać. Słuchajcie, w ogóle jakiś taki dziwny dzień, jakaś jestem taka zmęczona. Na pewno będę się oczyszczać. Jak się będę oczyszczać? Za pomocą anielskich mocy. Tak, chcę wam powiedzieć, że ja jestem osobą, która wierzy w Boga, a przede wszystkim też wierzę w anioły. I wiem, że mam swojego anioła, który mnie prowadzi, który jest ze mną cały czas. Przepraszam was, założę okulary, bo mi troszeczkę tutaj słońce mnie tak razi. Wiem, że mam swojego anioła, znalazłam jego imię i tym będę się chciała z wami też podzielić na tym moim blogu, ponieważ miałam bardzo ciężki czas w swoim życiu, parę lat wstecz i taki emocjonalny, ciężki. I wiem, że odnajdując mojego anioła, odnajdując jego imię, wiem, że on mi bardzo dużo pomógł, że mam tą świadomość przez już kilka tych lat, że ten anioł jest cały czas ze mną. Powiem wam nawet tak, że czasami potrafię powiedzieć, chodź kardemonie, pójdziemy na lody. Kiedyś poszłam na swoje urodziny na lody właśnie z moim aniołem. I to jest fajne, bo wiem, że nigdy nie jestem sama. To jest bardzo fajne uczucie. Tak, każdemu życzę, żeby czuł swojego anioła stróża, że jest przy nim. Teraz 2 października bodajże, nie pamiętam już, który to był dzień, ale w październiku był właśnie Dzień Anioła Stróża. No jakoś o tym nie wiedziałam, że to jest ten dzień. Ja po prostu codziennie czuję, że mój kardamon jest ze mną. Jak znalazłam jego imię? To wam kiedyś powiem w kolejnych moich vlogach, jak zrobić taki rytuał. Może akurat kogoś to zainteresuje. W każdym razie dzisiaj będę się oczyszczać z negatywnych emocji. Będę w domku, pokażę wam fajną książkę, z której korzystam, żeby się oczyszczać i to mi naprawdę bardzo dużo pomaga. Naprawdę. Jaki wziąłeś smaczek? Mango lassi. Co ja wziąłam? Mango lassi i czekoladę belgijską. I dla mnie najlepsze właśnie na stres to są lody. Ale nie będę się stresować, chociaż mnie wkurzyłeś. Tak, właśnie. Dziś łyżeczkę chciałam. Tutaj o, dziękuję ślicznie. Do widzenia, dziękujemy. Już mnie udobruchałeś dzisiaj lodami. Masz szczęście. To chyba ci pozwolę być na vlogu dzisiaj. No, coś bardzo powiedzenia?
Pyszności, pyszności. Czemu mnie tylko nagrywa? Nie ciebie, tylko polską złotą jesień. Tak, myślałam, że mnie tutaj tak ładnie. Lody pyszne, pyszne. Teraz włama robię. Pojawiłem się. Dzień dobry. Ciekawe, co masz do powiedzenia tej naszym widzom. Nie, że mnie tak wkurzyłeś dzisiaj, aż płakałam. Serio? Kiedy? No wiesz, nawet nie, że no właśnie, to jest facet. Tak niby prowadzi z równowagi i nawet nie wie, w którym momencie. Teraz będzie głupał. Inaczej nie głupał, bo ty pewnie nie wiesz, no. Zobacz, jaką ładną masz maseczkę. Ja pieprzę. Do wywalenia. No jeszcze ja zużyję, bo mu zawsze wiesz. Czego ty nie chcesz, to ja będę chciał. Do wywalenia. No i powiem wam, że różne rzeczy się w życiu zdarzają. Ale gdy ja biorę jakieś zobowiązanie na siebie, to nawet gdybym miał stracić pieniądze, honor, może honor nie, ale pieniądze, to najczęściej zrobię to, na co się zobowiązałem. A dzisiaj miałem taką sytuację, że firma Krzak, firma budowlana, może to nie budowlana, bardziej ktoś sobie wymyślił, że będzie zarządzał remontami, zostawiła mnie w środku budowy po 4 miesiącach, gdzie budowa była na miesiąc. Oni to 4 miesiące robią, jeszcze nie skończyli. Więc dzisiaj szybki telefon do znajomego, który już mi wcześniej robił, z Ukrainy. Ja mówię: Igor, ratuj, ratuj, bo mnie po prostu zostawili z takimi rzeczami, że po prostu przedszkole. Dla mnie to jest przedszkole. Jeżeli ktoś bierze zobowiązanie na siebie, że coś zrobi, a później tego nie robi, zawija swoje zabawki i ucieka, no to jest dla mnie po prostu przedszkole. Ale tacy są ludzie. Niektórzy są odpowiedzialni, drudzy są nieodpowiedzialni. Niektórzy po prostu myślą tylko o sobie, niektórzy myślą tylko o tym, żeby coś do gara włożyć, nieważne jakim kosztem. No to jest smutne. Nie wiem, czy to musi minąć pokolenie, chociaż podobno wydaje się, że Niemcy tak pracują ekstra, ale też słyszałem, że w Niemczech jeden drugiego tak co przekręca. Więc jest to dziwne. Jest to bardzo dziwne i tak po prostu nie mogę sobie z tym tak jakoś się z tym uporać, że jeszcze coś takiego funkcjonuje. Rzadko się spotykam z ludźmi niekompetentnymi, dlatego mam ich tylko na chwilę w życiu i później ich wywalam. A z tymi, którzy są kompetentni, jestem na całe życie i też mogą na mnie liczyć. To jest najważniejsze i z tym was zostawiam. Czekam na Izabelę, bo poszła po badania Juli, więc mam chwilę czasu i taką moje przemyślenia chciałem tutaj przekazać. Co wy na ten temat sądzicie? Jest wieczór, przyszedł czas, żebym oczyściła się dzisiaj ze swoich złych emocji. Z tego, co mnie spotkało, żebym te złe energie odepchnęła od siebie. Zapominam codziennie rano zakładać na siebie złote światło. To jest też cudowny taki, nie pomysł, ale cudowne takie, nie wiem jak to powiedzieć, sposób, o, cudowny sposób na to, aby chronić się od jakichś negatywnych energii, złych energii. Więc jak ja to robię? Rano jak wstaję, oczywiście o ile pamiętam, to mentalnie zakładam na siebie taki złoty jakby kondon, tak? Wchodzę w taki, mam poczucie, jakbym wchodziła w taką jakby gumę, jakby, ale to jest piękne, bo to jest całe złote i czuję, jak światło z tego promienieje złote. Po prostu mam to mentalnie w głowie i wiem, że to jest złote światło, mnie chroni przez cały dzień. Dzisiaj zapomniałam założyć, dlatego na siebie mentalnie tego światła, dlatego uległam tak bardzo takiej prowokacji ze strony mężczyzny i nie podoba mi się to. Po prostu mi się to nie podoba, co zrobiłam. Wzbudziło to we mnie bardzo negatywne emocje, gdzie później oczywiście się pogodziliśmy, bo to jest naturalne. Teraz chcę się oczyścić z tego, co dzisiaj się wydarzyło,
A temu służy mi moja książka Totalne oczyszczanie z pomocą anielskich energii. Jest tutaj taki fajny rytuał na oczyszczanie z Archaniołem Michałem. Tutaj jest akurat na oczyszczenie drogi do dobrobytu z Archaniołem Michałem. Ja będę oczyszczała się ze złych i negatywnych emocji, więc za chwilkę mentalnie wezwę, tak, Archanioła Michała i mentalnie wyobrażę sobie, jak on po prostu ma odkurzacz i odkurza ze mnie te wszystkie emocje. Moi drodzy, bardzo Wam polecam to, bo to jest bardzo fajny rytuał właśnie na oczyszczanie się, oczyszczanie swojego wnętrza, oczyszczanie swojego ja. A więc jak to robimy? Wzywamy, siadamy sobie w zacisznym miejscu, zapalamy świeczkę i wzywamy Archanioła Michała, aby nas oczyścił, aby z nas wyciągnął te emocje, te złe energie, które dzisiaj nam nie służyły. Zrobię to teraz, więc wyłączę się na chwilkę, dobrze? Zgaszę światło i za chwilkę do Was wracam. Kochani, wróciłam. Wierzyć w to, nie wierzyć, ja wierzę. Wierzę, że anioły są, wierzę, że są naszymi przewodnikami, wierzę, że nam pomagają i dlatego każdemu polecam, jeżeli jest Wam źle, jeżeli coś czujecie, że jest nie tak w Waszym życiu, zwróćcie się do Waszych przewodników, zwróćcie się do swojego anioła, znajdźcie jego imię, porozmawiajcie z nim. Pamiętajcie, Archanioł Michał jest aniołem mężnym, potężnym i on nas potrafi podkurzać. I wszystkie niepotrzebne złogi, które mamy, takie emocjonalne, bo przecież wszystko się tworzy też w naszej głowie, tak? Nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Jeżeli mamy złe myśli, odkuszmy je razem z Archaniołem Michałem.